Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Skie, a dzisiaj zagramy sobie w Game Builder Tycoon, czyli grę o robieniu gry i sprzedawaniu gry i zarabianiu pieniędzy i rozwijaniu firmy i jakby to, co chyba każdy z nas lubi najbardziej, czyli pieniążki. Grę dostałem od twórców oczywiście, także dziękuję serdecznie i nie przedłużając, zagramy sobie pierwszy odcinek z tej gry. Na początku, z tego co widziałem, będzie sporo czytania, więc mam nadzieję, że przebrniemy przez to. W grze dostępne są trzy poziomy trudności. Wybierz jeden. Uwaga, trudność nie można zmienić później. Okej, okay. Łatwy, normalny albo trudny. Chyba normalny zagramy sobie. Jakby nie jesteśmy CC, żeby grać na łatwym. Jesteśmy jakby porąbani, żeby grać na trudnym. Więc na początku zagramy sobie normalny. Twoja postać ma trzy kluczowe atrybuty, które wpływają na sześć umiejętności. Wybieraj te atrybuty ostrożnie, gdyż od nich zależy, jak skutecznie twoja postać będzie się uczyć i opanować umiejętności. Możemy albo mieć IQ, le wyższe, albo kreatywność, albo wygląd. Tu wybieram, nie wybieram, okej, spoko. Czyli IQ określa inteligencję twojej postaci, znacząco zwiększając umiejętności techniczne i nieznacznie wpływając na inne umiejętności. Okej. Okay. Kreatywność mierzy kreatywność, znacznie zwiększając umiejętności artystyczne i umiarkowanie, poprawiając umiejętności projektowania i dźwięku. Wygląd wnikliwie odzwierciedla głębokość zrozumienia i zamyślenia twojej postaci. Znacząco poprawiające umiejętności pisania i umiarkowanie wpływające na umiejętności marketingowe. Okej. Okay. O Jezu, a mamy presety, czy... Okej, okay, mamy gotowce jakieś. Ja bym chciał takim być otyłym. Jak ja! Nie mamy nic za bardzo. Może ten ziomek? Żaden brody nie ma? Ja chciałbym mieć brodę chociaż. Trochę im brody. Pisz swoje imię. Moje imię to będzie Romek. Nazwa firmy. Romek Corp. Romek Corp. Dobra. Mamy 17 punktów atrybutu do rozdania. Czekajcie, bo to... A, szkoda, że nie jest rozpisane znowu, co to dawało. Gęsto ściewo. W ogóle nagrywamy odcinek na live'ie. I jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej odcinków z tej gry, to koniecznie napiszcie mi komentarz. Zostawiacie łapeczkę w górę albo w dół, jeśli wam się nie podobało. Bo na podstawie ilości łapek w górę i w dół, na podstawie długości wyświetleń oraz komentarzy, podejmę decyzję, czy będziemy robić z tej gry serię, czy zakończymy na pierwszych tam powiedzmy dwóch albo trzech odcinkach. Dobra. Ta gra jest za głośna moim zdaniem, ale spoko, to już później zmienimy sobie. Dajmy sobie IQ trochę wyższe. Szybkość nauki, nie? Ja jestem inteligentny sam w sobie, więc myślę, że IQ będzie spoko. Ja sobie podbił to do 5. I to sobie resztę po prostu... A nie mogę... Czemu nie mogę dać więcej w IQ? A, czyli maksymalny poziom 10 mogę mieć. Okej. Okay. Kreatywność coś tam... A wygląd to ładna grafika RTX. Chyba kreatywność. Grafika na początku... Weźcie pod uwagę na przykład Tibie. Tibia no nie jest grą, która ma ładną grafikę, a mimo to grywalność ma ogromną. Ja bym tak zostawił to. Mamy umiejętności techniczne 95, umiejętności artystyczne 75, umiejętności pisania 59, projektowanie 75, mistrzostwo dźwięku 72 i umiejętności marketingowe 71. Dla mnie jest to wystarczające. Kamerka mi tnie? Nie. Witamy w Game Builder Tycoon. Zawsze chciałeś tworzyć gry, a teraz w wieku 20 lat nadszedł czas, aby zacząć. Twój ojciec zostawił ci trochę pieniędzy, abyś mógł spełnić swoje marzenia. Dziś zaczynasz swoją przygodę. W Game Builder Tycoon twoim marzeniem jest tworzenie gier i prowadzenie własnej firmy do sukcesu. Przez następne 40 lat, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, za każdym wyborem i każdą wydaną grą będziesz wytyczał sobie drogę do zostania sławnym twórcą gier. Zacznijmy tę ekscytującą grę. Twoja przygoda z tworzeniem gier właśnie się zaczyna. Ojciec zostawił kasę i poszedł po mleko i nie wrócił. Następny. Stwórz grę. Aby rozpocząć, kliknij ikonę plusa, która stanie się widoczna po ukończeniu samouczka. Wybierz gatunek, motyw, nazwę i funkcję swojej gry. Przypisz postacie do ich stanowisk. Wybierz strategię marketingową, a następnie poczekaj, aż twoja gra się rozwinie. Okej. Okay. Mamy budowa miasta, science fiction, PC i mały. Mały, że w sensie rozmiar? System recenzji i reputacji. Kiedy twoja gra pojawi się na rynku, gracze ocenią ją na podstawie jej jakości. Jakość gry zależy od wyboru, jaki dokonujesz i umiejętności twojej postaci. System reputacji zapewnia przegląd tego, jak inni postrzegają twoją firmę, na przykład nienawidzony albo kochany. Twoja reputacja będzie miała bezpośredni wpływ na sprzedaż, dlatego utrzymanie dobrej reputacji jest kluczem do sukcesu. Okej.
Liczy się technika? System sprzedaży, o Jezu. Sprzedaż w tej grze przebiega według realistycznego wzorca. Zaczniesz od początkowej sprzedaży, następnie będziesz mieć comiesięczną sprzedaż, która zależy od jakości gry i szumu rynkowego, ale czasem będzie spadać. Czyli tantiemy będziemy dostawać. Na ogólną sprzedaż wpływa kilka czynników: jakość gry, recenzje, rodzaj marketingu i budżet. Umiejętności marketingu postaci, połączenie gatunku i platformy oraz poziom twojej reputacji. Okej, czyli rozbudowane to. System czasu i naśladowcy. Czas w grze płynie co miesiąc, ale tylko podczas niektórych czynności, takich jak tworzenie gry, badania i inne kluczowe wydarzenia. Zapewnia to spokojną rozgrywkę, więc nie ma potrzeby się spieszyć. Nie spiesz się i planuj ostrożnie. Obserwujący reprezentują twoje osoby zainteresowane twoją firmą, niektórzy z nich kupią twoje przyszłe gry, zapewniając długoterminowe korzyści dla twojego sukcesu. Bądź jak... nie będę pisać nazwy, ale z dobrą serię gry zacznij odsprzedawać, jak po czym osiągnij maksymalny poziom nienawiści. O! Nie może być. Zwgnasz pokój nerda. Zwgnasz pokój nerda i zmiana muzyki, albo stwórz grę. Czym jest zmiana muzyki? A to jest radyjko po prostu. Okej, spoko. Na początku ustawienia i głośność dźwięków. O Jezu, niedomyślne. Wam uszy pękną. Zostawmy tak. Gdyby było dla was za głośno, dajcie znać, że będziemy to zmieniać. Dobra, czyli co? Jakby musimy na początku chyba zacząć od jakiejś pierwszej gry, tak? Mamy na start 50 tysięcy. Nie mamy żadnych obserwujących. Mamy reputację neutralną. Mamy styczeń 2005 roku. O Jezu, ile to było lat temu? Jaka gra wychodziła słynna w 2005 roku? Nie będziesz mieć prawa autorskie za jakąkolwiek muzykę? Dowiem się na odcinku dopiero. Nie mam pojęcia. Stwórz grę. Możemy stworzyć taktyczne RPG. A, zablokowane jest. To muszę. Okej. Kłódki odblokowujemy. Czyli na początku możemy stworzyć sobie platformówkę, strzelec, sporty, przygodowe RPG albo symulacja. 2000 strzelec, mamy robić pierwsze. Czyli to symulację Robin Hooda robimy. Sprawdźmy. Tematyka: gladiator, superbohaterowie, post-apo, paranormalne, piraci albo anime. Call of Duty 2. Na pewno. O nie. Post-apo, czyli co robimy? Robimy tego, robimy Mad Maxa takiego ogólnie, tylko że z łukami. Okej, na konsolkę, na komórkowe nie mogę, na przykład, tylko na PC zostało nam, czyli to nas kosztuje 2000 złotych, dolarów? Złotych. Możemy stworzyć małą, średnią, dużą, albo możemy AAA robić, zobaczcie. Okej, czyli na razie musimy małą zrobić. Tryb dla jednego gracza, na razie jesteśmy zablokowani na ten. Net for slow mo sleepy. A idziemy w 3D czy idziemy w 2D? W 3D od razu? A nie mamy umiejętności na 3D. Ja bym w 2D poszedł na razie. Ale 2D w sumie? Strzelanka? Nie, no bez sensu. 3D jedziemy, dobra. Klasyczny 3D. Izometryczny. Z góry na dół. Z góry na dół w ogóle Tibia. Już to widzę. Będziemy Tibia robić na pewno. Klasyczny 3D. Kreskówkowy, grafika pikselowa, stylizowana, minimalistyczna. Na razie musimy kreskówkę. Hearts of Gold 2. Nazwa gry. Jak to było? Net for slow most sleepy. Nie mogę więcej znaków. Albo dobra, nie będzie ten need for slow. Ok? A to jest co? Mogę dać losowe nazwy. To jest w ogóle dlatego. Co to jest? Dostosuj priorytet. Bez spacji napisz? Jest git, most sleep. Mogę zmienić ten? Nazwę jeszcze? Nie mogę zmienić nazwy. Nie. Dobra, dostosujmy. To tu mamy. Funkcje i funkcjonalność, sztuka i animacja, historia, misja, dialogi, projektowanie poziomów i środowiska, dźwięk i muzyka. Dźwięki, muzyka, ja bym to obniżył. Komu jest dźwięk i muzyka potrzebna przy strzelectwie? Natomiast historia, misja i dialogi, ja bym ewidentnie dał więcej. Przecież tu musimy przyciągać, jakby wiecie. Dialogi daj zero? Czemu dialogi zero? A w sumie to jest strzelanka. Sequel będzie Net for Slow Mo Sleep. Okej. Okay. Dialogi na zero? Nie, można dać tego na 7%. Dobra, zróbmy tak. Sztuka, animacja, funkcje, funkcjonalność, projektowanie poziomu i środowiska. To jest mega ważne moim zdaniem.
bo ta gra musi mieć, jakby wiecie, musi każdy level musi być zachęcający. Każdy level musi dać taki, wiecie, sztuka, animacja, funkcje. Więc dialogu, tam misje jeszcze. A, faktycznie misje mamy jeszcze. Dajmy 20%. Podnieśmy sobie ten, podnieśmy sobie sztukę i animację. Ja tak pan na razie zostawił. Funkcje, funkcjonalność przy strzelaniu? Nie, komu to potrzebne, dajcie spokój. Sztuka, animacja 27, dialogi 20, wysoki na projektowanie poziomu i środowiska i bardzo niski dla muzyki. Muzykę możemy jeszcze nawet zmniejszyć niżej. Kogo interesuje hinty, mogę... Bardzo wysoki, niski. Nie wiem, po co mi te hinty w ogóle. Dawaj, jedziemy dalej. Co to jest? Wypełnić wszystkie punkty. Ojejku, ojejku, dobra, okej, okej. Czyli możemy teraz dostać punkty. Kodowanie i rozwój, cechy, sztuczna inteligencja, optymalizacja. To musi być jakby na wysokim poziomie. Wizualizacja, animacja, interfejs użytkownika. No to wizualizację i animację. Ja bym w to tylko poszedł. Może w ten sposób. Interfejs użytkownika. Nie, komu jest potrzebny. Narracja i opowiadanie historii. Ej, narracja jest w ogóle bardzo ważna. Questy są w ogóle ważne. No właśnie, questy są najważniejsze. Historia? No niech będzie historia. Dodatkowy punkcik. Projektowanie środowiska. Układ poziomów. Ja bym tu w ogóle wszystko rozwinął. O, w taki sposób. Ewentualnie projekt świata, układ poziomów. Projekt świata może zróbmy sobie tak, o. Musi być historia dowolona. Dowolona historia, a nie questy? Zróbmy tak, dobra. Zróbmy tak. Chyba rozdaliśmy wszystko, nie? Tak, rozdaliśmy wszystko, dobra. To co, następne klikamy, zobaczymy jaka gierka wyjdzie. Co to jeszcze? Wybierz postacie do zadania. Postacie? Aha, czy siebie wybieram, przecież tylko ja jestem. Rób tą grę, Draniu. Kampania marketingowa, plotka. Okej, czyli na razie tylko plotkę możemy wybrać, bo jakby nie mam innej. Dowolona historia bez questów, no dokładnie tak. Tworzymy pierwszą gierkę, ale koduję, zobaczcie, jest loading nawet jest na tym, na ekranie. Zebrało mi hajs. Ej, w ogóle mieliśmy 50 koła, mam teraz 43 tysiące. Nazwa gry. Okej, okay, raport. Wydaliśmy na grę 9 tysięcy dolarów. I teraz co będzie? Dobry pomysł, przyzwoita gra, ale mogłaby być lepsza. Jest dobrze, ma swoje wady, ale i tak się cieszy, i tak cieszy. Jest średni, dobry na kilka godzin odwrócenia uwagi. 5-6 tylko, o wydranie. Stary, w ciągu 5 minut za 9K stworzył gierkę. Jest w połowie dobrze, w połowie mech. Naprawdę nic specjalnego, o wydranie. Badania odblokowane. Odblokuj wiele nowych gatunków gier, motywy, typy urządzeń, większy skal gier i metody marketingowe, aby rozpocząć większy... Wystarczy kliknąć przycisk badania. Należy pamiętać, że badania wymagają inwestycji czasu i środków. Okej, okay, dobra. Ulepszanie postaci. Zwiększ możliwości swojej postaci w Game Builder Tycoon. Ulepsz umiejętności postaci klikając przycisk. Ulepsz postać. Hejterów się pozbywa. Zastrzel ich. Historia gry i kontynuacja. Ej, możemy robić sequele. Fajnie. Możemy robić sequele. Bardzo mnie to cieszy. Ranking. Ja tutaj konkuruję z 5000 innych firm. O kurde, nieźle. Funkcje i wydarzenia. Samouczki, tłumaczenia. Podczas tworzenia gier możesz teraz dodawać do funkcji gry takie jak tryb wieloosobowy, lokalizacje. Okej. Okay. Raporty i dane. Boże, kogo interesują raporty? Kto patrzy na cyferki? Wstępny raport sprzedaż twojej gry. Gotujemy Net for Slow na rynek. Do tej pory zarobiłeś 10 tysięcy. Wydaliśmy 9 tysięcy na grę. Zarobiliśmy dychę. Koszta się zwróciły. I mamy dwóch obserwujących. No to rewelacja. Neutralne, mamy dwóch obserwujących. Teraz mamy tak. Mamy stwórz grę, ulepsz postacie, badania, historia gier i ranking. Badania. Gatunek gry, tematyka, urządzenia, rozmiar, marketing, cechy, styl artystyczny i punkt widzenia. Gatunek gry. O, mogę sobie ten. Akcja przygodowa. To wszystko za piątkę jest. Tematyka. Fantazja, wojna, zombie, wikingowie, science fiction, dziki zachód, dystopia, potwory, era współczesna, zbrodnia i sprawiedliwość. Symulator życia Furasa. Streszczenia różne, kosmos, zwierzęta, Furasy. Dawaj, jedziemy w Furasy. Będzie symulator życia zwierząt. Dobra, mamy to. A ulepsz postacie? Co to jest to?
Code Jam. Okej, ja mogę moją postać wysłać na ten. Wysłać na kursy. Ale tutaj mam doskonały. To u mnie ten, u mnie to leży i kwiczy. To może byśmy go wysłali na jakiś kurs. Taki dynamiczny. 35 koła. Tu go wyślimy. Żeby on sobie zrobił coś. Znaczy, żeby on sobie poprawił ten, swoje warunki. Żeby był lepszy w tym. Ej, zdobywamy tych nowych ludzi. Obserwując, co nowe zdobywamy. Czasopismo. Gracze uwielbiają darmowe wersje demonstracyjne przed zakupem. Oferowanie bezpłatnych wersji demonstracyjnych za gier zakupowe zwiększa. Okej, spoko. Spoko. Ulepsz postacie. Kurde, nie ma hajsu za bardzo. Historia gier. A, zrobiła 12 koła łącznie, tak? W takim razie. Okej. Co, robimy nową grę chyba, co? Zróbmy nową grę. Ale może byśmy teraz zrobili jakąś taką Tibię najpierw, co? Bo... symulacja, albo zróbmy symulację, dobra. Symulacja. Zwierzęta. Na PC. Oczywiście musi być mała, bezpłatna. Zakazany w 2D czy w 3D robimy? Życie Furasa. W 3D jednak? A jaki widok chcesz? Nie, klasyczny musi być, okej, okay, spoko. I kreskówkowy musi być. Życie. O Jezu, mi się nakładka włączyła tego. Życie Furasa. Życie Furasa. Następny. I teraz dawaj, co robimy? W życiu Furasa musi być co największe? Chyba historia, nie? Musi być. Dlaczego jest Furasem w ogóle? Dlaczego podjął takie kroki w swoim życiu, żeby być Furasem? Historia, nie? Tak właśnie myślałem, że historia by na maksa ja bym dawał. Historia w ogóle na maksa idzie. Historia i grafika? Czyli projektowanie poziomów, tak? Czy sztuka i animacja? Funkcje, funkcjonalność? To nikogo nie interesuje w ogóle. Sztuka i animacja. Sztuka i animacja. Czyli porówno. A poziomy? I muzyka. No muzykę na razie jakbym... Ja bym na razie muzykę tam sobie, tam wiecie. Muzyka sobie leci w tle. Ta muzyka, która w tej grze leci, jest taka normalna. Więc jakby muzyka to... Kogo ta muzyka interesuje? Daj w poziomy. Projektowanie poziomów. Dajmy poziom na 20%. Tak może być? Chyba jest okej, okay, nie? 30, 30, 28 i bardzo niski na funkcjonalność. Coś kurde, funkcjonalność? Ja bym to do 10 podbił chociaż. O, może tak byśmy zrobili, co? Ja bym tak to zostawił. Mi się podoba. I teraz jedziemy. Optymalizacja, cechy, AI. Jedziemy w AI. Będzie Furas AI. Animacje, układ poziomów, historia. No to musi być historia na maksa, nie? Historia i dialogi. Questy? Może questy damy jednego chociaż, co? Na questy. Dialogi? To obniżamy questy, dajmy dialogi. Obniżmy historię w takim razie jedną. Bo te questy też muszą być ogólnie questy jakieś, nie? Animacja, interfejs użytkownika. Kogo interesuje interfejs? Dajcie spać. Dajcie ten spokój. Wizualizację. Może tak. Dajmy ten jeden w interfejs. I tutaj tak, o. Może tak byśmy zostawili to? Efekty dźwiękowe, muzyka i głos. No to głos. Widzisz, nie? Projekt grasza na maksa. Gdzie masz projekt gracza? Tu masz interakcję gracza. Układ poziomu, projekt świata. Interakcję gracza, okej, okay, spoko. No głos musi być, nie? Bo jakby wiecie, no jakby głos tam kurde... Słaniasz kamerką. Oj, nieprawda. Nic na to nie poradzę. Kamerka zostaje tam, gdzie jest. Dobra, dorzućmy jeszcze w może układ poziomów jeszcze ten punkcik. Projekt świata? No to niech będzie. Życie Furasa jest twoją gierką, więc jakby... dema na razie nie mogę dema dawać, tylko dajemy na razie plotkę tylko samą. On już to tworzy, skubaniec. Co to jest? Funkcja tłumaczenia. Nie mam żadnych tych, nie mam żadnych funkcji. Ta gra będzie rewelacyjna. Jestem ciekawy, jaką zdobędziesz ocenę. Ja stawiam na 6,5. Tam było 5, chyba 4, to tu będzie 6,5. Jak nie, to go zwolnimy po prostu, nie?
zatrudnimy kogoś innego. Robert został nowy poziom. Okej, spoko. Wydaliśmy 11 tysięcy tą gierkę. Ona się musi zwrócić chociaż, nie? Ona się musi zwrócić. Siemka, Iza, it's Ulan. Siemanko, siemanko. Co chwilę zbankrutujesz. Lepszy niż wiele gier, nadal ma niewybitne. 5, 5, 5, 6, 0. To i tak chyba lepiej niż było, nie? Do pewnego stopnia przyjemne, ale sprawia, że chcę więcej. Paul Buchart. Darmowa gra, możesz tworzyć gry darmowe, które pociągają więcej graczy niż gry płatne. Pamiętaj jednak, że nie zrobisz na nich pieniędzy. O Jezu. Kto by chciał robić darmowe gry? Pożyczki, bo możemy pożyczkę zaciągnąć. Rewelacja. Zakończ samouczek. Ej, no zwróciła się z takim bardzo niewielkim procencikiem. Mało tego. Mało, panie kolego. Zacznij robić fursuity? Co to w ogóle są te fursuity? W sensie ten? Jeszcze dwie kroki na minusie będziesz. No pewnie tak. Musisz zrobić drugą część. Dwa furasy, dwa? Dobra, rzućmy może ten, może jakiś gatunek gry, tematyka, urządzenia? Komórkowa, kurde, drogie to wszystko, rozmiar gry. Ja bym tego nie zmieniał, ja bym może bardziej poszedł w te badania, tylko ten, w rozwój postaci. Ja bym ulepszył postać naszą. Mam doskonały. Bierz kredyt? Tak od razu? Przecież banki nas zjedzą. Zarządzanie. Mogę 120 koła wziąć. Wziąłem pożyczkę. O nie. Mogę więcej? Nie mogę. To co, jakby jedziemy w ten, nie? Darmowa gra z dużą ilością mikrotransakcji. Dawaj. Ulepszmy tą postać w takim razie. Umiejętności, mistrzostwo dźwięku. Chyba projektowanie byśmy musieli zrobić, nie? Zróbmy sobie to projektowanie. W ogóle jak mało kasy nam wpływa, masakra. Obserwujące mamy trochę więcej, spoko. Ranking 4700 miejsce. Rewelacja, podoba mi się to. 16 koła zrobiła nasza pierwsza gierka. I umarła. Pierwsza gierka zrobiła 16 koła i umarła po prostu, nie? Badania. Gry. Budowa miasta, karty, taktyczne RPG, przetrwanie. Survival. Dawaj, survival. Jak my tą grę zaraz rozwalimy całą? Weź pożyczkę, żeby spłacić pożyczkę. Pierwszy darmowy silnik gry umożliwia niezależnym programistom. W ogóle wyszedł Unity. Pierwszy silnik, 2006 rok. Przetrwanie. Dobra, róbmy grę. Darmowa, płatna. Nie wiem, płatna musi być. Komu w ogóle są potrzebne darmowe gry? Teraz robimy w ogóle Tibie. Przygodowe RPG. Zwierzęta paranormalne, piraci, anime, post-apo. Ojejku. To może super boha... Gladiatorzy, przecież są knighti tam w ogóle. To robimy knightów. Dawaj na PC-ta tylko. Mały rozmiar oczywiście, bo Tibia jest tylko mała. A nie mogę wieloosobowego. Kurde, to będzie Tibia dla jednej osoby. Tam będzie tylko... O, czekajcie, zawracam. Sekundę, muszę odebrać telefon. Dobra, jedziemy dalej. Sorki za przerwę, musiałem telefon odebrać. Robimy Tibię, więc Tibia jest jaka? Tibia jest w 2D. Więc jedziemy 2D. Tibia jest izometrycznym rzutem? Tak, ona jest taka. Albo nie mogę na razie, tylko klasyczne 2D na razie mogę mieć. Dobra, spoko. To nie będzie klasyczny 2D. No, Tibia 2D, nie? Jakby, no wiadomo, Tibia 2D. I teraz tak, Tibia 2D. Funkcjonalność? No niekoniecznie. Sztuka animacja? No na pewno, nie? Na początku? Tibia przecież była jakaś kurde żenada. Projektowanie świata? Tutaj na maksa. Muzyka? W Tibii nie było muzyki, więc jakby po co mi muzyka? Historia, misja? Ej, no ogólnie Tibia ma historię. Jakby Tibia ma historię, w której można się zagłębić, więc jakby zrobił może w ten sposób nawet. Sztuka, animacja? No, niech będzie. Funkcjonalność, muzyka? Ja bym chyba tak dał. Żeby najważniejsze projektowanie poziomu i świata
Później mamy historia, misja, dialogi, bo na tych misji tam jest dużo, dialogów nie za bardzo, ale powiedzmy. No i to dźwięki, muzyka. Ja bym dał nawet mniej, ale nie mogę dać mniej, więc jakby robimy w ten sposób. I teraz tak. Czy będę potem coś jeszcze innego grał? Raczej nie. Raczej dzisiaj będziemy kończyć powoli po tym. Będzie kolejny live'ik albo jutro, albo w niedzielę. Tam sobie pogramy to na spokojnie już. Dobra. Questy? Tak, questy na pewno. Historia? No, w tym jest ważna historia. Dialogi? Niech będą. Animacja, interfejs użytkownika, ja bym dał w interfejs. Jeżeli chodzi o kodowanie, to chyba w optymalizację? TV optymalizacja? TV działa na kalkulatora działa, więc może jednak byśmy dali w cechy. W cechy damy sobie. Projektowanie środowiska. Projektowanie świata? Na pewno. Interakcja gracza? Ja bym może w ten sposób zrobił. No dobra, damy sobie jeszcze jedno. I rozdaliśmy wszystko? Muzyka, dźwięki. W muzyce w ogóle nie ma nic, bo jakby muzyka. W TV nie ma muzyki. Nie ukrywajmy. Nie ukrywajmy tego. Oczywiście robię wszystko ja, bo jakby inaczej nie możemy sobie pozwolić. I na razie plotka. Bo nie stać nas na nic więcej. Kurde, tego jeszcze nie mam. Trzeba będzie sobie te dodatkowe funkcje jeszcze odblokować. Ale to najwyżej będziemy sobie robić to w przyszłości. Na razie się zapożyczyliśmy. O Jezu, 13 tysięcy. O Jezus. Ej, jak ja w ogóle myślę, że my zbankrutujemy zaraz. Cześć, Tadziu, cześć. Ja myślę, że my zaraz zbankrutujemy. 11 koła nas kosztowała Tibia. Zobaczcie na wyniki. 8, 7, 8, 8. No to jest gra. To jest gra, panowie. Tibia podbija rynek. To jest gra. Ciąg dalszy. Możesz stworzyć kontynuację swojej dowolnej gry, opracować całą serię. Co ty myślisz? Gratuluję. 18 tysięcy zarobiliśmy, no i pięknie. Tibia jakby rośnie w siłę, nie? Ranking. Spadliśmy w ogóle w rankingu znowu. Dzienniki statystyki. Sprawozdania finansowe. Jesteśmy w ogóle na minusie trochę hajsu. Pożyczkę. Zamknij pożyczkę, nie mogę. Pozostałe EMI. To chyba raty są jeszcze, tak? Zostało mi tylko 6 rat jeszcze do spłacenia. Takie mam wrażenie. Przyjdzie pierwsza rata kredytu, to zobaczysz. Już była jedna rata kredytu. Zapłaciliśmy 16 koła, zapłaciliśmy. Badania, ulepsz postacie. Badania musimy chyba zrobić, nie? Tematyka, marketing, cechy, styl artystyczny, rozmiar gry, urządzenia komórkowe i... Nie, konsole. Na konsolę od razu? 180 tysięcy, o kurde. Może komórkowe byśmy zrobili, co? Zróbmy komórkowe. Marketing, rozmiar gry. I będziemy robić tego. Kombinacja ma znaczenie, gatunek i motywy. Odpowiednie połączenie gatunku i tematu jest kluczem do dobrej gry. Fajnie. Odblokowaliśmy nowe urządzenia. Czekajcie, to zamkniemy sobie, ale weźmy sobie badania jeszcze raz. I rozmiar gry miałbyś, tak? Stary. 75 koła, 300 koła, bańka. Skąd ja mam wziąć bańkę? Powieść wizualna, miłość i randki. Byśmy sobie tego, Larego. Kredyt? No w sumie racja. Roguelike. O, roguelike ja bym chętnie zrobił. Roguelike'i są fajne. Dobra. I mieliśmy zrobić jeszcze ulepszenie postaci. Nie. Boże, nie ten klawisz cały czas. Badania, marketing, darmowe demo, cechy. O, tutaj mieliśmy ogólnie. O, to jest drogie. O, ja cię kręcę. Może samouczek byśmy dodali? Zróbmy samouczek. Nie stać się, aby się zadłużyć? No właśnie nie za bardzo mnie stać, żeby się zadłużyć, wiesz? Ja muszę tak kombinować, żeby, kurde, mamy 30 koła, robimy grę. Bo zbankrutujemy. I robimy co? Robimy roguelike'a chyba, nie? Czyli przetrwanie. I robimy gladiator. Nie, to nie było to? Ja gdzie jest ogólnie to? O, roguelike jest. Roguelike. I robimy roguelike'a w stylu piratów. Zrobimy tego sobie, One Piece'a. I robimy oczywiście na PC i na komórkowe. Rozmiar mały, no bo nie mamy wyjścia za bardzo. Póki co na razie tryb dla jednego gracza. I ja bym to zrobił może w 2D też. W 2D zróbmy to. Klasyczny. I oczywiście kreskówkowe. I to będzie... one. Piece. Off.
One Piece, niech będzie. I teraz tak. Funkcjonalność, projektowanie poziomów, dźwięki, muzyka. Ja bym ten dźwięk i muzykę z jednego chleba piec jadłem, co? Ja bym dał historię dialog chyba jednak wyżej, nie? Bo jakby historia dialog jest bardzo ważna, sztuka, animacja. Też tak byśmy dali trochę wyżej. Ja bym zrobił może w ten sposób ogólnie. Nie za bardzo się bawił funkcję, funkcjonalność 13%. Czemu tu są w ogóle dwa plusiki, a tu jest jakby ten... Nie ogarniam tego tutaj, bo to się w ogóle nie zmienia jakby. Czy to mam odjąć teraz? Dziwne to jest w ogóle dla mnie. Dla odmiany dać muzyczkę. Będzie muzyczna bardzo ta gra. Zróbmy bardzo muzyczną grę. Ja bym tak zostawił. Ja tutaj może średni jednak. Żeby było średni, o. Zróbmy tutaj średni, o, średni. To po prostu będzie średnia gra. Muzyka i dźwięk. Efekty dźwiękowe, muzyka. Dajmy muzykę na maksa. Dajmy trochę może... Głosu tam nie będzie za bardzo. Będzie roguelike. Układ poziomów, projektowanie świata. Ja bym tutaj dał wszystko w poziomy. Bo jednak to będzie gra, gdzie będą poziomy różne, także tutaj będziemy głównie bazować na poziomach. Narracja, historia, questy, dialogi. Ja bym dał wszystko w questy. Bo jakby w roguelike'u nie za bardzo potrzebujemy chyba. Może historię, dialogi, może historię jednak. Dobra, dorzucimy historię. Animacja, interfejs użytkownika. Ja bym poszedł w wizualizację tutaj. Wszystko w AI. Wszystko w AI. Niech będzie. Oczywiście ja to będę robił, no bo kto by inny. No plotkę będziemy robić oczywiście. Będziemy plotkować o tej grze. O, mogę dać samouczek. Dajmy samouczek, a co mi zależy? Skoro odblokowaliśmy sobie, to dajmy to samouczek jeszcze dodatkowo. Zobaczymy, czy samouczek nam coś tam polepszy. W ogóle to ciekawe, zarabiamy teraz miesięcznie około 1000 dolarów, a wydajemy, co kwarta wydajemy 16 koła na kredyt, także fajnie. Za to będzie bankrut. Właśnie mi zabrali na kredytu. Mam nowy poziom. 17 koła wydaliśmy na gierkę. Oby zdoba dobre 6, 8, 7... 6,5, o Jezus Maria. To nie jest nic ten. Za ci dom zabiorą, tak mi się wydaje. Będę pod mostem. Ogarniał. Do pewnego stopnia przyjemnie, ale sprawia, że chcę więcej. Naprawdę dobrze wykonany. Dbałość o szczegóły robi wrażenie. Szczegóły? 35 koła zrobiliśmy. Ja w ogóle chyba poszedłbym za ciosem, od razu zrobię kolejną gierkę, bo zaraz mi zabiorą kolejną hipotekę. Iż nie będę miał na co. Te same osoby recenzują, bo to są krytycy. To jest krytyk sztuki, on się zna na tym, co robi. Zaraz w ogóle zbankrutujemy. Robimy ostatnią gierkę i kończymy ten odcinek. Zróbmy teraz może... Chyba zrobimy teraz ten... Zrobimy teraz chyba jakiś survival. I zróbmy survival, paranormalny survival, przecież musi być. No PC i komórkowe jakby, oczywiście, że tak. Rób FIFA. To FIFA zrobimy w kolejnym odcinku, jeżeli oczywiście będziecie chcieli kolejny odcinek, żebym nagrywał. Robimy go w 3D, no bo survivale w 3D muszą być. Klasyczny 3D. Kreskówkowy, bo nie możemy inaczej. Zawsze się znajdzie ktoś, kto kupi, no pewnie, że tak. I to będzie tytuł tego survivalu. Macie jakiś pomysł? Jakiś pomysł na survival? Na nazwę survivalu. Survivalu. Nie umrę? Nie umrę. Albo niech umrę. Nie umrę. Dobra. Survival. I teraz musimy się skupić. Muzyczka. Ciut w dół. Poziomy, historia, misja, dialogi, sztuka i animacja. Animacja musi iść w ogóle wysoko. Animacja umierania, krwi i tak dalej. To musi być na wysokim poziomie. Historia, misja? Czy ja wiem? Po prostu budzimy się na wyspie, nie mamy pojęcia, co robimy. Mamy tylko koło siebie tego piłeczkę z twarzą, która nazywa się Wilson i będziemy jakoś sobie poradzimy z tym. Projektowanie poziomów i środowiska. Wyspa jest bardzo ważna, ja bym wyspę podniósł ogólnie. Wyspa musi być jakby taka, wiecie, wyspa musi być takim, taka musi być, wiecie, musi tworzyć swoją historię. A funkcje i funkcjonalność? Potrzebujemy jakiś fajny ekwipunek, żeby móc tworzyć przedmioty w środku, nie?
Tak jak na przykład w Green Hellu było z tą tacką, że na tacy się kładą wszystkie rzeczy. Więc ja bym tutaj podniósł trochę może tak do średniego, to o wysoki, niski, średni. Ja bym tak zostawił chyba. Wiecie? Muzyka. Bardziej będą krzyki słuchać w tle niż muzykę, ale jakby niech będzie. I teraz tak, jedziemy. Optymalizacja. Ja bym dał optymalizację. Ona musi chodzić płynnie. Tutaj nie ma bata, ta gierka musi chodzić po prostu płynnie. Animacja musi być. Interfejs użytkownika też jest ważny, moim zdaniem, tutaj. Więc ja bym zrobił w ten sposób. Teraz ciekawe, czy ja muszę rozdawać wszystkie punkty, czy mogę przejść... Nie, muszę rozdać wszystkie punkty, okej, okay, dobra, czyli możemy nic zostawić. Tutaj historia, quest, dialogi, no historia. Historia chyba jednak, nie? Układ poziomu, świat. Ja bym dał projekt świata i interakcję gracza, tylko. I efekty dźwiękowe, w efekty dźwiękowe wszystko. Oczywiście ja to wszystko robię, przecież bo kto inny. Robimy przez ploteczkę i tworzymy gierkę, panie i panowie. Samouczek dodajemy? No pewnie, że tak. Chociaż w sumie samouczek? Nie, no w życiu. W Green Hellu samouczka nie było. Żadnego samouczka. W ogóle zaraz zbankrutujemy. Dobrym pomysłem może być zaoferowanie bezpłatnej ścieżki muzycznej z nadchodzącej gry. Może to kosztować około 2000. Ścieżka muzyczna? Nie, no nie chcemy tego. Wiadomości o grach. Niezwykły wzrostu branży gier. Branża gier jest świadkiem historycznego rozkwitu. Rosnącym zyskami stale rosnącą branżą użytkowników. Postęp technologiczny i rozwój gier niezależnie od zwiększenia... Lalalala. Niech będzie. 12 koła. I co? 9, 7, 8, 7,5. Wyjątkowa gra, doskonale wykonana. Właściwie całkiem niezła. Bawiłem się lepiej niż spodziewałem. Fantastyczne doświadczenie, dość dopracowana i przemyślana. Wyróżnia się w swojej kategorii. Gorąco polecam. O, that's what I like. 28 koła. No i zobaczcie, można robić gry? Można robić gry. Jestem w ogóle szanowanym twórcą. To mi się podoba. Dobra, moi drodzy, stworzyliśmy kilka gier. Ranking, historia gier, o. Stworzyliśmy kilka gier. Zaczęliśmy od Net for Slow. 5-6. Życie Furasa 6. Tibia 2D 7-8. One Piece of tamto 6-9. Idealna cyfra. I mamy 7-9, nie umrę, więc jakby jakoś te gierki tu widzę się, kurde, bronią się. Zobaczcie. Wydaliśmy 12, zrobiliśmy 30 koła. Wydaliśmy 9, zrobiliśmy 16. Wydaliśmy 11, zrobiliśmy 24. Wydaliśmy 11, zrobiliśmy 25. 17, 40 tysięcy zrobiliśmy w ogóle tutaj. To są w ogóle dobre. Życie własnie docenione, to zakazane w kolejnym odcinku, mamy tak jak stwórz kontynuację. To w kolejnym odcinku stworzymy kontynuację z życia Furasa, zobaczymy co wyjdzie, dobra? Pomyślimy. Wam serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście, o ile daliście mi znać w komentarzach, że chcecie. Trzymajcie się, cześć.